Za moment zapoznasz się z materiałem, który osobiście dla mnie ma ogromną wartość sentymentalną. Jeżeli chcesz przeżyć 4 dni w nowojorskim szaleństwie, moimi oczami zapraszam do obejrzenia i wysłuchania tego vlogu podcastu. Trzeba przyznać, że Nowy Jork nie powitał nas zbyt serdecznie. Mieliśmy, szczerze powiedziawszy, ogromnego farta, gdyż wylądowaliśmy godzinę przed oberwaniem chmury, co zresztą będziecie zaraz widzieć. Trzeba przyznać, że też mieliśmy poniekąd szczęście, żeby trafić w taką pogodę, żeby jadąc przez jeden z największych mostów dzielących Manhattan z lotniskiem JFK, nie być w stanie zobaczyć tego, co się dzieje po drugiej stronie oraz tych wszystkich drapaczy chmur. Zobaczcie sami, jaki tutaj był wiatr. Pomyślcie, że mieliśmy w tym lądować. Następnego poranka, tuż o świcie, aby nie tracić czasu, ruszyliśmy pełnym składem na zwiedzanie, oczywiście, Dolnego Manhattanu. Naszym głównym celem był Brooklyn Bridge, ale zanim do niego doszliśmy, przecięliśmy całą ulicę Wall Street, tak aby zobaczyć, co się na niej dzieje. Kilka ujęć. Przed chwilą było na Państwa ekranie. Tutaj już wyszliśmy na główne aleje, właśnie podziwiać e, widoki z nadrzeki. Kilka ujęć z moim serdecznym kolegą Szymonem stateczki, a tutaj już powoli wjeżdżamy, właśnie w widoki spod mostu Bruklińskiego. Sorki za jakoś nagrywaliśmy różnymi telefonami. Tutaj kilka ujęć z moją osobą na zdjęciu. Miałem dobry humor tamtego dnia, naprawdę. Tudy, tutaj już jesteśmy na Moście Bruklińskim, zobaczcie jak to się wszystko prezentuje w oddali, budynki, drapacze chmur. Powiem szczerze, że nawet nie było tak dużo osób. Spodziewałem się, że będziemy chodzić po sobie jak mrówki, a tu... miłe zaskoczenie. O, kilka fotek. Profesjonalnym fotografem siebie czy Szymona bym nie nazwał, ale grunt to dobra energia. Stateczki, jachty, o pierwszy raz statuę wolności wówczas zauważyłem. Widok z drugiego końca mostu bruklińskiego. Nie było nam dane zapuścić się na Brooklyn, ponieważ po prostu fizycznie nie mieliśmy czasu. Kilka godzin później już przebieraliśmy się i szliśmy na salę gry. Dajcie wiarę, że sala gry umiejscowiona była w samym, samiuteńkim sercu Wall Street. Za plecami kamerzysty czekało na nas dwóch panów postawnych w garniturach. Aby wpuścić nas na czerwonym dywanie, właśnie do hotelu Cypriani, do pałacu Cypriani, dokładniej rzecz mówiąc. Naprawdę sala gry robiła piorunujące wrażenie. Pałac w wydaniu włoskim, z tego co się orientowałem. O, tutaj oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił czegoś głupiego. No i tutaj już rzut kamerą, jak to wyglądało z perspektywy kibica, żeby wejść na taką salę, musieliście mieć specjalną. Lakietkę, oczywiście VIP, która przez weekend kosztowała Was 500 dolarów. Czy warto? O, kwestia sporna, ale naprawdę było co zobaczyć i z kim pogadać. Tutaj już wieczór pierwszego dnia. Po zakończonym dniu byliśmy zaproszeni na kolację do legendarnego klubu Marshall Chess Club, czyli chyba najsłynniejszego klubu w Ameryce. Drugi dzień w Nowym Jorku rozpoczęliśmy patriotycznie od obejrzenia spotkania Polska Holandia, tylko po to, aby zaraz po tym ruszyć na słynne. Na cały świat Times Square. Szczerze powiedziawszy, Times Square chyba z tych wszystkich głównych atrakcji przypadło mi do gustu najmniej. Może dlatego, że byliśmy za dnia i nie mieliśmy okazji podziwiać właśnie tego Times Square w nocy, gdy jest najpiękniej oświetlony. Natomiast muszę przyznać, że. Jest to jedna z tych atrakcji, której bym ponownie nie chciał zobaczyć. W drodze powrotnej zahaczyliśmy jeszcze o World Trade Center, tak aby zobaczyć, jak to wygląda wszystko z bliska. Faktycznie robi wrażenie. Druga wieża, drugi drapacz chmur naprawdę jest imponujących rozmiarów. A tutaj już mamy kilka jeszcze takich ciekawych ujęć wydaje mi się, które wówczas tego dnia nagraliśmy. Trzeba przyznać, że naprawdę nie żałowaliśmy uśmiechu na zdjęciach. Drugiego wieczora wszyscy zawodnicy otrzymali zaproszenie na kolację we włoskiej knajpie, gdzie to właśnie tam miało się odbyć to, na co wszyscy finalnie czekamy. To właśnie tam zmierzyłem się z Hikaru na ale zanim do tego doszło, naprawdę mieliśmy świetny czas, świetnie się bawiliśmy. I szczerze powiedziawszy, nikt się nie spodziewał, że tam ktokolwiek będzie wykładał szachownicę. I pewnie by jej nie było, gdyby nie to, że Anna Kramling chciała nagrać sobie kontent z Hikaru. A my sprytnie z Szymonem najpierw to wykorzystaliśmy, a potem z Hikaru przeszliśmy do męskich działań. Trzeci dzień został całkowicie wchłonięty przez szachy. To właśnie tego dnia odbywały się finały, które miały za zadanie wyłonić Mistrza Świata. Na temat tego dnia. Powstanie osobny materiał, stricte już szachowy, do którego Państwa z tego miejsca serdecznie zapraszam. Tu już mamy ostatni dzień i spełniło się moje mini marzenie dotyczące Nowego Jorku, którym było przepłynięcie statkiem z Manhattanu, dokładniej z Wall Street, na wyspę State and Ferry Island, z której udało mi się tyknąć kilka fajnych fotek oraz, co najważniejsze, zobaczyć z bliska statuę. Wolności. iPhone nie oddaje dobrze tego, jak blisko ta statua była. Wydaje mi się, że z takiego mojego ludzkiego punktu widzenia naprawdę czułem, jakbym mógł jej praktycznie dotknąć. Fajne było to, że płynąłem z samego rana, bo wystartowałem od siebie z Mariotu o 6 i płynąłem dosłownie z całą grupą społeczną Ameryki. Z tymi, którzy szli na Wall Street, obstawiać za miliony albo miliardy, oraz z tymi, którzy po prostu szli troszkę się. Powłóczyć. Później po śniadaniu, już ruszyliśmy do Central Parku, który był naszym takim gwoździem programu. Spędziliśmy w nim dobre kilka godzin. Tutaj generalnie dużo ujęć nie wrzuciłem z tego względu, że bujałem się bez koszulki. A to za sprawą tego, iż w Nowym Jorku wówczas było 35 stopni gorąca i naprawdę ciężko było wytrzymać. Ale myślę, że i tak powinniście tutaj poczuć klimat tego, co się działo. O tam piękny zamek był w oddali. Tak, właśnie tak. No i naprawdę muszę przyznać, że ten Central Park jest na tyle duży, że moglibyśmy w nim spędzić dosłownie 24 godziny. Jeżeli moja amatorska produkcja przypadła Ci do gustu. Koniecznie zostaw subskrypcję, lajka oraz ślad w komentarzu. Ja z tego miejsca serdecznie Ci dziękuję za wspólną podróż do Nowego Jorku i mam nadzieję, że słyszymy się na trzeciej części, poświęconej zagadnieniom stricte szachowym. Do zobaczenia!